Dzień dobry Wam wszystkim. Przepraszam, miałam chwilowe problemy techniczne. Czy już jesteście ze mną? Dajcie znać i z moim gościem. Dzisiaj moim gościem będzie Miss Polski 2018. Nie tylko najpiękniejsza kobieta, ale również prawdopodobnie najpiękniejsza stewardesa w Polsce. Dzień dobry, przepraszam Was bardzo i Ciebie, Olga, miałam problemy techniczne z internetem, ale już wszystko Pana. Dobrze, że się udało, cześć, witam wszystkich. Cześć. Wspaniale, że z nami jesteś, już Cię króciutko przedstawiłam. Jeszcze raz, kto nie słyszał, kto teraz dołączył, Olga Buława jest dzisiaj moim gościem, Miss Polski, Miss Universe Polska 2019 i Miss Agent Universe 2019, tak, ale opowiem o tym za chwilę. Żartobliwie. O tym za chwileczkę. Olga, jesteś najpiękniejszą Polką i prawdopodobnie najpiękniejszą stewardesą, jeszcze raz to powtórzę. Powiedz nam, naszym gościom, którzy bardzo czekali na ten wywiad z Tobą, czy Ty od dziecka marzyłaś o lataniu? Skąd ta pasja? No nie jest to takie stereotypowe, to znaczy nie marzyłam o lataniu od małego, ale ten zawód jest tak wyjątkowy, że zakochałam się w nim faktycznie i już wiele lat go wykonuję. Ale moja przygoda z lotnictwem zaczęła się właściwie przez to, że koleżanka dała mi znać, że właśnie lot rozpoczął rekrutację. I dla mnie zawsze latanie, w ogóle bycie stewardessą wydawało się bardzo prestiżowe, więc chciałam spróbować swoich sił w rekrutacji. No i przyniosło to pozytywny efekt. Jak wygląda, wiele na pewno naszych słuchaczy jest ciekawych, jak wygląda taka rekrutacja? Wtedy, no bo to było 6 lat temu, to jest tak, że każda linia lotnicza organizuje już później swoje szkolenie dla pracowników, a rekrutacja też do każdej linii są troszeczkę inne kryteria. Wtedy, na tamten moment, to było, mówię, 6 lat temu, więc już bardzo dawno, wbrew pozorom, wyglądało to tak, że były 3 etapy. Pierwszy etap to była rozmowa z komisją rekrutacyjną, na której również losowało się scenki różne, które trzeba było odgrywać, sytuacje, jak sobie poradzimy po prostu w konkretnej sytuacji z pasażerem. Kolejny etap to była rozmowa po angielsku z lektorem i trzeci to praca w grupach, bo najistotniejszą częścią tej pracy jest właśnie umiejętność pracy w zespole, więc to też było sprawdzane. Tak, bo to jest jakby z jednej strony praca w zespole, bo z tego, co mi wspominałaś, zawsze macie inny zespół na pokładzie, prawda? I musicie się super jakby zgrać. A z drugiej strony to jest trochę taka praca, gdzie ci jest potrzebna wiedza psychologiczna, bo różnie ludzie reagują, prawda? Podczas lotu różne sytuacje się zdarzają. Na pewno nie możesz opowiadać nam różnych perypetii, ale coś takiego z życia stewardesy, coś takiego twojego, jakaś anegdota fajna. Czy jest taki lot, który jakoś zapamiętałaś? Na pewno wyjątkowym bardzo dla mnie doświadczeniem był lot do Los Angeles. Wtedy otwieraliśmy połączenie właśnie do LA i cała załoga była przebrana za postaci z bajek i z filmów. Ja miałam przyjemność być przebrana za Królewnę Śnieżkę, więc miałam ogromną suknię na kole, która totalnie nie mieściła się między fotelami pasażerskimi. I to było naprawdę piękne doświadczenie. Do tej pory na YouTubie można znaleźć filmiki, jak właśnie przemieszczam się w samolocie w tym stroju. I z taką zabawną sytuacją było, jak kojarzysz, podczas prezentacji bezpieczeństwa, którą wykonujemy, miałam taki moment wstydliwy, to znaczy, jak chciałam sięgnąć po kamizelkę ratunkową, to pękły mi spodnie. No i musiałam dokończyć tą prezentację, bo to jest safety first, to jest nasze bezpieczeństwo, więc no musiałam do końca to wykonać. No i oczywiście już totalnie zarumieniona schodziłam później już do naszego bufetu, schowałam się.
Wierzę, wierzę, że każdy lot to jest inna przygoda, coś innego. A powiedz nam, jaki był twój pierwszy lot po tym, jak dostałaś koronę Miss Polski? Jak wspominasz ten pierwszy lot? Jaka to była destynacja? Jak się czułaś? Jak cię przywitali też pasażerowie? Jest właśnie, dobrze, że to poruszyłaś, bo to właśnie też jest jedna z takich, no nie wiem, czy to nie jest najbardziej wyjątkowy w ogóle moment w mojej karierze zawodowej, bo miałam przyjemność lecieć po pierwsze do kierunku, z którego pochodzę, czyli do Szczecina. Ja się urodziłam w Szczecinie, wychowałam w Świnoujściu, więc zawsze to było, ta w ogóle zachodniopomorskie województwo zawsze będzie bliskie mojemu sercu. No i tak, i leciałam w koronie, tak witałam pasażerów. Na lotnisku powitano mnie przepięknie, z kwiatami. Też byli dziennikarze, wywiady, ale w ogóle reakcja pasażerów świetna. Pięknie mnie kapitan zapowiedział, więc to są wspomnienia na całe życie. I cieszę się, że mogłam połączyć w ogóle te dwie dziedziny, bo nie spodziewałam się, że to w ogóle kiedyś może dojść do skutku. Także no, absolutnie wyjątkowa chwila. A jak teraz masz podczas lotów takie sytuacje, że pasażerowie do ciebie podchodzą, gratulują ci, mówią, jaka jesteś piękna, wspominają ten rok 2018, kiedy zostałaś najpiękniejszą? Tak, no na lotach krajowych szczególnie zdarza mi się, że pasażerowie mnie rozpoznają, podchodzą, są autograf, zdjęcie, zawsze są bardzo pozytywnie nastawieni. Również nie tylko ze względu na miejsce, ale też kojarzą mnie z programu o tematyce lotniczej, no to lecę, w którym brałam udział. Więc jest tych osób trochę, właśnie na lotach krajowych szczególnie, no bo wiadomo, no, najwięcej Polaków jednak spotykam na takich lotach, którzy mogą mnie kojarzyć. Sorry, musiałam przesunąć trochę ekran, bo ja mam teraz problemy techniczne i mi zjeżdża telefon. Olga, a co jest dla ciebie najciekawsze, najbardziej ekscytujące w tym zawodzie stewardesy? To, co najbardziej kochasz, bo niewątpliwie kochasz ten zawód. Ja w ogóle uwielbiam ten moment, kiedy już wzbijemy się w powietrze i ja czuję wewnętrzny spokój wtedy. To mnie świetnie uspokaja i wycisza, bo nie mam dostępu do telefonu, nie ma social mediów, nie ma żadnego zgiełku, tylko jestem ja, moja praca, ewentualnie piękne widoki, zachód słońca albo góry, bo to są moje ulubione widoki, jak jestem w samolocie. I myślę, że to. Druga sprawa, no, możliwość poznawania świata, spotykania nowych osób i tak naprawdę ta praca w zespole, to też jest dla mnie przyjemność, bo gdybym nie miała takiej osobowości, to zapewne ciężko by mi było wykonywać ten zawód. A tak, ze wszystkiego tam można czerpać przyjemność. Wiadomo, że to nie są same superlatywy, no ale większość. Olga, a powiedz nam, z czym to się wiąże? Ile dni w roku jesteś poza domem? Dni w roku nie liczyłam. Mogę powiedzieć w godzinach w powietrzu, bo to jest takie najbardziej miarodajne. Stewardesa może wylatać rocznie 900 godzin. Ja miałam taki rok, w którym wylatałam 899 godzin, więc bardzo dużo. Ale fakt, że to jest też tryb życia, przez to, że często święta spędzasz poza domem, jakieś w ogóle okoliczności, w których chciałabyś być w domu, nie zawsze możesz. Więc trzeba to brać pod uwagę, jak się rozważa ten zawód. Oczywiście. A ty lubisz latać? Lubię latać, lubię latać, lubię zwiedzać. Ostatnio moim najciekawszą taką destynacją jest chyba Azja. Lubię najbardziej wracać do Azji. Chociaż Amerykę ja też lubię. Ostatnio byłam w Miami, co było na relacjach widać przed twoją zapowiedzią. I tak sobie często wracam do tego Miami i to była jedna chyba z ciekawszych wycieczek w moim życiu. A Olga, powiedz nam, ty które destynacje preferujesz? Jak już wiem, że słyszałam i opowiadałaś zresztą ostatnio, że ty tak aktywnie lubisz spędzać czas, że lecicie gdzieś, nie wiem, macie tydzień, dwa i nie jest tak, że ty leżysz gdzieś tam na plaży, ale starasz się z tego wyjazdu czerpać jak najwięcej. Zgadza się. Więc no, co to, tak, lubię bardzo zwiedzać, to znaczy jak mamy pobyty, które trwają naprawdę różnie, to może być kilkanaście godzin po kilka dni, ale na pewno jedną z moich topowych destynacji jest Singapur,
Lubię LA, lubię moje rytuały w LA, to znaczy... Jakie masz rytuały? Takie mam nie, rytuały, LA się z korkami że... kojarzy. Słucham? Z korkami na ulicach mi się kojarzy LA. No tak, to na pewno. No niestety jest bardzo zakorkowane, ale ja bardzo lubię tam jeździć rowerem. Jest piękna trasa przy Venice Beach, na której można sobie pojeździć na longu albo na rowerze i to jest fajny odpoczynek. Ale tak, Singapur, Azja też bardzo lubię. Singapur bardzo czysty, prawda? Chyba poukładany. W Singapurze nie byłam. Podobno karane jest nawet dorzucenie gumy do rzucia na ulicę. Jest tak, jest zakazane. Jeżeli nie widziałaś, to polecam Ci właśnie odcinek No to lecę z Singapuru, bo jest przepięknie pokazane to miejsce i no, myślę, że raz w życiu na pewno warto się tam wybrać. Jeszcze trochę jest dla mnie taką zagadką Japonia, to znaczy byłam w Tokio kilka razy, ale jeszcze mi mało, więc to jest taka destynacja chyba kolejna, którą bardzo bym chciała tak dogłębniej zwiedzić. To jest taki zawód właśnie i to jest to piękne, że możesz tak zwiedzać, prawda? Że jest taki duży wachlarz miejsc, w których jest. Ale też nie zawsze. Też nie zawsze. To znaczy, nie wszystkie pobyty wyglądają tak, że jest ta możliwość. To też trzeba zaznaczyć, bo dużo osób to kojarzy, że to jest po prostu latam, zwiedzam, odpoczywam. Nie zawsze tak jest, wręcz w mniejszości są te pobyty takie, gdzie mam okazję w ogóle się gdzieś wybrać. Ale jak jest ten czas, to trzeba go wykorzystać w 100%. Słuchaj, a ja jak z jetlagiem sobie radzisz, bo tutaj padło takie pytanie ze zmianą czasową. Na początku było mi bardzo ciężko. Miałam wiele bezsennych nocy, jak byłam w Polsce, miałam ogromne problemy z zaśnięciem, ale myślę, że już przy takiej intensywności tych lotów w którymś momencie człowiek jest w stanie się po prostu do tego przyzwyczaić. Teraz mam troszeczkę przerwy ze względu na to, jaka sytuacja panuje na świecie, więc jeżeli wrócę do takiego pełnowymiarowego latania już, to może być od nowa ten proces po prostu przyzwyczajania się organizmu do jetlagu. Słuchaj, oglądałam ostatnio na twoim Instagramie filmik, jak pokazujesz pięknie, tak profesjonalnie, jak się malujesz i czeszesz na pokład. Bo mnie to zawsze oj, zastanawiało, to jak te panie stewardesy pięknie wyglądają. Ja już jestem taka tutaj zmęczona, wymęczona, a tutaj nienaganny makijaż, pięknie ułożone włosy. Powiedz naszym widzom, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że nie możesz swoich pięknych włosów pokazywać na pokładzie, niestety je musisz mieć spięte. Takie są tak, nas, zasady BHP. Dokładnie nas obowiązuje dyscyplina mundurowa i wszystko w naszym wyglądzie jest określone przepisami konkretnymi, łącznie z kolorem paznokci. Przy takich długich włosach jak moje, no to ja już muszę je mieć upięte wysoko. To musi być ładna fryzura, więc stąd ten kok, który jest bardzo takim rozpoznawalnym jakby uczesaniem dla stewardess. Ale też można mieć inne fryzury, jak dziewczyny mają włosy na przykład do ramion, no to już mogą je mieć rozpuszczone, tylko po prostu to muszą być krótkie włosy. Ja lubię mieć długie, więc kok, zdecydowanie. Wspaniały, wspaniały zawód, wspaniała pasja, ale musimy troszeczkę wrócić do wyborów Miss Polski, bo z tym Cię kojarzymy i o tym też chcemy się dowiedzieć. O, to też kiedy, nie wiem, bo chcę stać stewardessą, tutaj jakaś pani chce stać stewardessą. Opowiedz nam, Olga, jak to jest, to musi być w ogóle wspaniałe uczucie zostać najpiękniejszą Polką. Czy Ty marzyłaś w dzieciństwie o tym, żeby kiedyś dostać taki zaszczytny tytuł? Jak Ty siebie postrzegałaś jako nastolatka, jaka atrakcyjna? Czy ci mówili, że jesteś piękna, wysoka, masz piękne włosy? Ja nie czułam się atrakcyjną nastolatką i gdzieś tam moja kobiecość się z czasem dopiero wydobyła, więc nie marzyłam o zostaniu Miss i z podziwem oglądałam konkursy w telewizji, ale nie podejrzewałabym siebie o to, że kiedyś wystartuję w jednym z takich konkursów. Więc tutaj podobnie jak w przypadku zawodu stewardesy. No ale była to piękna przygoda i myślę, że jak się coś robi, to niekoniecznie trzeba się skupiać właśnie na tym, żeby zdobyć nagrodę, a czerpać przyjemność z samego uczestniczenia i brania po prostu garściami z tego doświadczenia.
I tak też zrobiłam, dobrze się przygotowałam i się opłaciło. Super. Powiedz nam, Olga, a co cię skłoniło, żeby wziąć udział w wyborach Miss? Czy to była twoja decyzja, czy ktoś ci to podpowiedział? I to znowu podobnie jak z byciem stewardesą, koleżanka, która po prostu bardzo we mnie wierzyła, dosłownie wypchnęła mnie, żebym wzięła udział w tych wyborach. I też zawsze będę jej wdzięczna za to, że miała tyle wiary we mnie i dała mi takiego tak zwanego kopa na start. Pozdrawiamy tą koleżankę. Jeszcze to jest bardzo ciekawe pytanie, chciałabym ci je w międzyczasie zadać, pani zadała. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać stewardessą? Tak w pigułce, co byś powiedziała? Na pewno wymagany jest język angielski. Znajomość chyba na poziomie B1 jest teraz wymagana, albo B2. Także to trzeba jeszcze sobie tam sprawdzić. Też zależy na pewno... A dodatkowy język, czy tylko dwa języki muszą być? Dodatkowy język jest atutem. Nie jest wymagany, jest atutem. To na pewno. Brak tatuaży. Kolejna sprawa. Umiejętności właśnie pracy w zespole. I co jeszcze? Co jeszcze z tych wymagań? No to bo tak mówiłaś, że takie podczas rekrutacji takie scenki musieliście odgrywać, że to jest tak bardzo ważna jest ta praca zespołowa, prawda? Tak. Bo to później pojawiasz się na pokładzie z nową ekipą i musisz się zgrać. Być może jest sytuacja awaryjna i trzeba po prostu działać wspólnie. Ale to tak samo to jest w odniesieniu bardzo ważne. Do pasażerów. I oczywiście aparycja, prawda? Tutaj. Ja nie sądzę, że w tych czasach, wydaje mi się, że kiedyś było tak, że faktycznie stewardesy to były wręcz modelki. Teraz to są... To się troszkę zmienia. Jakby, oczywiście, no ja uważam, że w ogóle wszystkie kobiety są piękne, więc jest mi to w ogóle ciężko mówić, ale jakby to nie jest tak, że ktoś ocenia naszą aparycję. Na pewno tak jak do każdej pracy trzeba mieć schludny wygląd, i na tym to się opiera, a nie na tym, czy ktoś jest po prostu przepiękny, bądź nie. To jest kwestia. Czyli bardziej takie interpersonalne zdolności, zdolność nawiązywania kontaktu, bo to chyba jest najważniejsze w tym zawodzie. Tak, no i umiejętność pływania, to jeszcze było wymagane za moich czasów, wydaje mi się, właśnie... że wciąż. Czyli są jakieś ćwiczenia i rzeczywiście, czy tylko deklarujesz, potrafię pływać, czy rzeczywiście to jest jakoś tam weryfikowane? Jest weryfikowane. Mamy zajęcia na basenie, podczas których mamy różne testy, bo chodzi o to, że w przypadku lądowania na wodzie, tak zwanego wodowania, my musimy być jakby w pełni sprawni. No i to wiadomo, że to jest sytuacja awaryjna, takie lądowanie i tutaj chodzi o to po prostu, żeby móc uratować komuś życie, więc musimy umieć pływać. O, tutaj Kinga bardzo ciekawe pytanie zadała. Jak wygląda ścieżka kariery w tym zawodzie? Czy jest jakieś rozróżnienie na stopnie, funkcje sprawowane na pokładzie? Jak można awansować? Jaka jest ścieżka awansu? Jeżeli chodzi, bo to też myślę, że w różnych firmach jest jakby to inaczej podzielone. Ale w mojej firmie jest tak, że przychodzimy i jesteśmy średnią stewardessą, później możemy stać perserką, czyli tak jakby szefową, jednopaskową, wtedy zarządzamy jakby zespołem na trasach europejskich. Kolejny awans to jest supervisor, czyli już szefowa na samolocie, który lata long haul'e, czyli to już jest większy po prostu zespół. I można zostać też instruktorem na przykład. Także jest ścieżka kariery, jak najbardziej jest do czego dążyć. Jest ścieżka awansu. Jeszcze tutaj bardzo ciekawe pytanie pani zadała, czy studia wyższe są wymagane? Studia wyższe, z tego co wiem, nie są wymagane. Czyli to nie. Ale matura na 100%. Widzę, że naszych gości bardzo intryguje ten twój zawód. Chyba jesteś na pewno jedyną Polką najpiękniejszą i jednocześnie stewardessą. Czy są jakieś granice wiekowe, kiedy trzeba się pożegnać z zawodem, niestety? Chociaż wiesz co, jak ja latałam w Stanach,
to chyba w Stanach są bardzo dojrzałe stewardesy, takie naprawdę, można powiedzieć, pani staruszki 60 lat, czego nie widziałam gdzie indziej, na innych kontynentach. Jak ty to oceniasz ze swojego punktu widzenia? Tutaj jakby nie ma ograniczeń. To się też tak utarło, gdzieś tam przyjęło stereotypowo, że stewardesą jest się na chwilę, natomiast jak najbardziej można ten zawód wykonywać do emerytury, na ile nam zdrowie pozwoli, bo nie da się ukryć, że jest to wymagające zdrowotnie i no nie każdy jest w stanie po prostu podołać przez wiele lat. Panie, widzę, że bardzo aktywnie nasi widzowie uczestniczą, co mnie bardzo cieszy, ale wróćmy na ścieżkę twojej kariery Miss Polski. Czyli tak, namówiła cię ta serdeczna przyjaciółka. Jak wyglądały twoje przygotowania? Czy ty się czułaś taka pewna siebie, okej, startuję, bo rozumiem, że na początku to są wybory lokalne, czy jednak się przygotowywałaś do tych wyborów? Ja się bardzo dokładnie przygotowywałam. Nie czułam się wcale tak pewnie. Bardziej to chodziło o to, że chciałam się sprawdzić, chciałam spróbować, ale wiedziałam, że muszę popracować jeszcze nad pewnymi swoimi cechami, które mi się osobiście nie podobały, bo to nie jest tak, że ktoś mi coś powiedział, tylko ja po prostu sama czułam, że muszę coś poprawić w sobie. I taką rzeczą była na przykład moja waga i w ogóle może moje ciało, fizyczność. To znaczy treningi ostre, codziennie, dieta. I chciałam po prostu zadbać o siebie tak, żeby na scenie później czuć się w 100% pewnie. I to się udało, miałam formę życia, więc byłam bardzo z siebie dumna. I to już była dla mnie satysfakcja, już to samo, że udało mi się faktycznie zmotywować na tyle, żeby na przykład prawie codziennie trenować, no oprócz dni, w których byłam w pracy i to były takie dni restu dla mnie. Udało się, zdobywasz tytuł. Jak wygląda taki rok Miss Polski? Wiadomo, to są głównie funkcje reprezentacyjne. Gdzie ty bywasz? Gdzie jesteś? Jak to wygląda? Co cię najbardziej w tym roku, co zapamiętałaś z tego roku? Jakieś takie piękne momenty? Dla mnie w ogóle ten rok był bardzo intensywny, bo wciąż wykonywałam swoją pracę zawodową. I jednym z takich momentów bardzo wzruszających dla mnie na przykład, no bo to jest jakby wiele wydarzeń, tak? Można je podzielić na wydarzenia charytatywne, na wydarzenia bardziej może z show biznesem związane, ale dla mnie wyjątkowe były odwiedziny w Centrum Zdrowia Dziecka, bardzo wzruszające to dla mnie było. Na pewno właśnie ten wspomniany lot do Szczecina, to był piękny moment. Tak samo loty, byłam z koroną w Miami, byłam na Sri Lance, więc też przepiękne wydarzenia. Ale tak, to Centrum Zdrowia Dziecka tutaj bym postawiła na pierwszym miejscu zdecydowanie. Cudownie. I teraz kolejny krok, tutaj musimy zdradzić naszym widzom, bo nie wszyscy pewnie wiedzą, jedziesz na Miss Universe. I tam zdobywasz taki bardzo ciekawy tytuł, bo wy między sobą, jest pewnie jakaś tam ankieta i przyznajecie sobie tytuł najbardziej sympatycznej, najbardziej ciekawej Miss. Czyli jakby twoje rywalki ciebie wyłoniły, że ty jesteś tą właśnie najciekawszą, o najciekawszej osobowości dziewczyną. Tak, także tak. Tutaj jakby sprawdzają się twoje niesamowite interpersonalne zdolności, że jakby dotarłaś do każdej z tych dziewczyn, że one zechciały na ciebie głosować i same stwierdziły, że ty jesteś tą, w cudzysłowie, najfajniejszą. Tak, to było też kolejny bardzo wzruszający moment dla mnie. Moment właśnie ogłoszenia tego, że zdobyłam ten tytuł, bo od początku uważałam, że to jest najfajniejszy tytuł, jaki można zdobyć na takim konkursie, ale ja byłam autentycznie zainteresowana tymi dziewczynami. Po prostu one mnie ciekawiły, bo każda była inna, miały niesamowite historie, więc dla mnie to była sama przyjemność w ogóle uczestniczyć w tym konkursie i móc w ogóle doświadczać rozmowy z ludźmi z całego świata. Więc byłam w swoim naturalnym środowisku i to zaprocentowało, bo myślę, że łatwo wyczuć czyjeś intencje, czy ktoś rozmawia z tobą szczerze, czy nieszczerze. I dziewczyny miały to poczucie, że ze mną się szczerze rozmawia. Zresztą no, do tej pory utrzymujemy też kontakt, więc to nie jest tak, że to się urwało po wyborach.
Olga, no. a nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że tak naprawdę z zawodu jesteś prawniczką. Skończyłaś tak. prawo. Czy myślałaś kiedyś o byciu prawniczką, o pracy w swoim wyuczonym zawodzie? Kiedyś myślałam. Kiedyś tak. Kiedyś widziałam się w tym zawodzie, ale teraz wiem, że nie jest to moim powołaniem do końca. Lubię, znaczy przydaje mi się to w życiu codziennym, że skończyłam prawo. Ja uważam, że to jest bardzo uniwersalny kierunek, który w wielu dziedzinach może nam się później przydać i na pewno warto to studiować. Natomiast jeżeli ktoś nie czuje tak w 100% tego, to nie powinien chyba wykonywać danego zawodu, bo nie będzie szczęśliwy. Więc ja wykluczam raczej tę ścieżkę kariery. Ale na pewno jest to wartość dodana, bo słyszałam takie pozytywne o tobie głosy, że zawsze można do ciebie zadzwonić z poradą, z pytaniem prawnym, ty gdzieś tam poszperasz, poczytasz i jednak tą wiedzę gdzieś masz ugruntowaną. Także nic tak, nie zostaje. Zawsze znajomi mogą, chociaż zawsze też przestrzegam wszystkich, że to nie jest jakaś może w 100% nie mogą się opierać na tym, no bo nie jestem jakby z zawodu, już jakby nie uczestniczę w prawie od kilku dobrych lat, ale ze względu na to, że no gdzieś tam przez te 5 lat człowiek uczy się obycia wśród przepisów, to jestem w stanie bardzo wiele rzeczy zrozumieć, takich, którzy może moi znajomi nie do końca są w stanie po prostu pojąć, bo to też jest język prawniczy, więc tak, polecam się. Dla znajomych tylko i nieodpłatnie. Olga, opowiedz nam jeszcze, bo już kończymy niestety rozmowę, już ten czas tak szybko mija, jesteś taką ciekawą osobowością. Nie, ja chcę jeszcze cię zapytać. Tyle wątków. Ja chcę cię zapytać. Najmniej się zapytać ciebie o trening sukcesu. Ja chcę, żebyś powiedziała mi coś o treningu sukcesu. Na czym polega fenomen twojego treningu sukcesu? W treningu sukcesu chcemy motywować kobiety do działania, inspirować rozmowami, między innymi z tobą, z kobietami, które mają historię, które mają coś do powiedzenia, które opowiadają, jak przełamywać bariery, jak się stać kimś lepszym, jak to zrobić, że nie trzeba się tego bać. Mamy marzenie, to idziemy na konkurs, prawda? Próbujemy. Idziemy na casting stewardessy. Skierowany i będą projekt warsztaty. Do kobiet. Ściśle do kobiet. Dedykowany. To jest świetne. Świetnie. A jeszcze chciałam jeden wątek poruszyć, o którym rozmawiałyśmy kiedyś, że troszeczkę się zmienia ten kanon piękna, bo mi się wydawało, że jeśli chcę startować w wyborach miejsc, to muszę mieć 1,80 m, talię osy. Opowiadałaś mi, że na przykład Miss Niemiec nie jest wcale taka wysoka i że to wszystko się zmienia, a w ogóle na takich Miss Universe ogólnoświatowych ten kanon piękna i ta waga, te rozmiary są bardzo różnorodne. Tak, są bardzo różnorodne i wręcz jakieś ograniczenia w tym zakresie byłyby postrzegane jako dyskryminacja, bo to już nie jest trendy. To teraz trend światowy idzie w tą stronę, że każdy ma być sobą i te konkursy już nie opierają się tylko i wyłącznie na aparycji, ale na tym, jakie dziewczyny mają osobowości i co mają do przekazania, więc zazwyczaj teraz wygrywa po prostu aktywistka, która ma cel i ma misję, co jest świetne, bo to pokazuje taką siłę kobiecą i naprawdę 100% tego, co mówię, jest jakby prawdą, że dziewczyny były we wszystkich rozmiarach. Wszystkich możliwych rozmiarach i różnych bardzo wzrostach. I każda na swój sposób była piękna, prawda? Bo na każdym kontynencie są troszeczkę inne kanony piękna. Dokładnie. A i tak najpiękniejsze jest piękno to wewnętrzne, bo jeżeli mamy piękno dokładnie, wewnętrzne, dokładnie to, no to chciałam powiedzieć. Jest ta aura, prawda? Bo, dokładnie bo tak. nie tylko ta zewnętrzna sfera. Olga, nawet twoje marzenia. Twoje marzenia. Twoje marzenia. Moje marzenie największe to jest po prostu posiadać szczęśliwą rodzinę, mieć na przykład 3 dzieci. To jest moje marzenie. Bo ja uważam, że jakby... Czyli taka duża takie prawdziwa rodzina. Tak, bo generalnie marzenia to jest coś, co uważam, że na co dzień, że ktoś może marzyć o podróży i tak dalej. Uważam, że takie sprawy można po prostu wykonać. To znaczy, jeżeli mamy jakiś cel, to do niego dążymy i faktycznie, jeżeli chcemy to osiągnąć, to nam się to uda.
a są jakby kwestie, na które nie do końca mamy wpływ. I to jest takie moje małe marzenie. Olga, ty zdobyłaś bardzo dużo. Zostałaś Miss Polski 2018, Miss Universe Polska 2019, Miss Universe Agent. Zostałaś tak. stewardessą, gdzie był bardzo trudny casting. Powiedz naszym widzom, co jest takiego, co trzeba takiego w sobie mieć, jaką siłę, żeby próbować, żeby nie bać się, wyjść z tymi swoimi właśnie, marzeniami. Właśnie to jest coś, co kiedyś powiedział mi mój tata, że człowiek boi się nieznanego i że trzeba próbować. Trzeba próbować przełamać ten strach, bo okazuje się już, jak zapoznamy się z jakąś tą straszną materią, że nam może się to po prostu spodobać i może nam to sprawiać przyjemność, więc jak najbardziej trzeba wręcz przekraczać swoje granice. I to tylko o to chodzi. I z tym zostajemy. Ale tu jeszcze bardzo ciekawe, Kinga zadała pytanie, myślę, że wszyscy też są ciekawi, bo takie zgrupowanie, czy to też w Polsce, czy na świecie, bo Miss Universe była akurat w Atlancie, wspominałaś. Tak. Ono ile trwa? Około 2-3 tygodnie? Tak. Jak wygląda tam taki dzień? Krótkie, 2 tygodnie. Jak wygląda? Różnie. Czym on się różni? Czym w Polsce, czy na świecie się różni? Myślę, że to jest mniej więcej podobna formuła. Mamy na przykład różne zadania ze współpracą z fundacjami charytatywnymi, co bardzo się kojarzy w ogóle z byciem Miss, właśnie pomaganie, ale również sesje zdjęciowe, nagrywki, interview, to znaczy na przykład na Miss Universe jest bardzo ważny element, to jest taka jak rozmowa kwalifikacyjna do pracy. Dosłownie tak to wygląda, jest komisja, wchodzimy ubrane biznesowo i właśnie musimy odpowiadać na pytania komisji. Oni też wyłapują z naszych takich wcześniejszych jakichś tam formularzy najciekawsze wątki i dopytują po prostu to, co chcą na nasz temat wiedzieć. Więc dni na takich zgrupowaniach są na tyle intensywne, że ja nie miałam czasu zadzwonić nawet do bliskich. I w Polsce, i za granicą. To wygląda bardzo podobnie. Olga, a wiem też, opowiedz nam troszkę o tym, że Miss Universe cieszy się niesamowitą popularnością na świecie. Jest tam mnóstwo fanów pod hotelem i tak naprawdę wy jesteście troszkę tam uwięzione. Jest na tyle niebezpieczne, że nie możecie się same poruszać w danym mieście, prawda? Tak. Jak to jest? Jak wyglądają kulisy? W ogóle nie możemy wychodzić nawet z pokoju bez opieki. To jest tak, że jesteśmy w pokojach po dwie. Każda ma swoją opiekunkę. Ta opiekunka po nas przychodzi i wszędzie już cały dzień przemieszczamy się pod opieką. Jest masa ochrony, w hotelach barierki, bo ludzie stoją od rana i kibicują swoim faworytkom. Więc fakt, że rozmach tego wydarzenia mnie samą bardzo zaskoczył. Nie spodziewałam się, że to jest aż tak popularne. Olga, od ilu lat pracujesz w locie? Bo też takie pytanie się pojawiło. Ile lat już jesteś stewardessą? Od 6 lat. Mhm. Tak, już troszkę. Olga, dziękuję Ci serdecznie, że przyjęłaś zaproszenie, że nam opowiedziałaś o byciu stewardessą, o byciu Miss Polski, bo to są takie zagadnienia ciekawe, o których my nie wiemy z takiego backstage'u. Także bardzo się cieszę, że widzowie byli interaktywni, pytali się, na część pytań mogliśmy odpowiedzieć, bo czas na to pozwolił. Na pewno macie niedosyt Olgi, ale może kiedyś. Ja bardzo dziękuję również, przemiła rozmowa i powodzenia i świetny w ogóle projekt. Tak, będziemy kobiety wspierać, będziemy pokazywać takie kobiety jak ty, które kiedyś w młodości, jak opowiadałaś, nie wierzyły w siebie, a potrafiły się przełamać, wziąć udział w wyborach i proszę. I mamy czekam na twoje kolejne live'y. Czekam na twoje kolejne live'y. Dobrze, nie powiedziałaś, czekam na twój start w Miss Polski. Słuchaj, nie jest wykluczone, nie wiadomo. Czy są jakieś granice wiekowe? No są, ja, no tak, no niestety ja byłam najstarszą kandydatką chyba w historii, ale wszystko się może zmienić, słuchaj, regulaminy się zmieniają, więc kto wie. Tak, ale może to twój atut, bo ta twoja dojrzałość to też sprawia, że osiągnęłaś dalszy sukces na Miss Universe. Dziękuję Ci jeszcze raz, Olga, serdecznie za spędzony wieczór.
Dziękuję wam. Odmeldowuję się, papa. Papa, papa. Dziękuję wam jeszcze raz, przepraszam za początkowe problemy techniczne, już się nie powtórzą. I życzę wam wspaniałego wieczoru. Myślę, że dużo się dowiedzieliśmy o tym, jak wygląda życie Miss, jak wygląda życie Miss Stewardessy. I do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. A za tydzień będzie dla was nowa niespodzianka. Do widzenia.